Dobry, dzisiaj siedzę na pokładzie pojazdu, którego znaczek widzicie przed ekranem. Otóż w tym pojeździe zaświeciła się kontrolka silnika, świadcząca o jakiejś usterce, zapisaniu jakiegoś błędu, czegoś, co może nam czasem przysporzyć pewnych problemów i kurczę wydatków. No tak to niestety wygląda. Pierwsze hasło, jakie już otrzymałem, że tutaj prawdopodobnie jest uszkodzony sterownik silnika, bo silnik zaczął telepać. No słuchajcie, jeżeli podchodzimy od razu zagadnienie wymiany komputera, no to życzę powodzenia każdemu, kto takie coś robi. Przede wszystkim pamiętajcie, nie dajemy się naciąć na kasę, tylko najpierw musimy sobie zrobić jakąś diagnozę. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że wypadanie zapłonu, jakie się może pojawić. Może pojawić się oczywiście z różnych problemów. Może być układ wtryskowy uszkodzony, bo jest to silnik w benzynie, może być uszkodzony układ zapłonowy, czyli problem z cewką, problem ze świecami, czy powiedzmy z czujnikiem którymś. Ale nie będziemy się roztrząsali, przechodzimy do jakiejś diagnozy. W pierwszej kolejności, co ja oczywiście robię, wiecie bardzo dobrze, oglądając moje filmy, że ja nie staram się nigdy wymieniać, tylko najpierw robić sobie doktorat, bo czasem się okazuje tak, że silnik zrobił sobie jakąś niepotrzebną, błędną adaptację i wyrzuca nam błędy, których byśmy niemile mieli przed sobą widywać, prawda? Dobra, przechodzimy tak, mamy jakiś zapisany kod usterek. Przechodzimy sobie do kodów usterek. I co tutaj mamy z naszych błędów? Zaraz się oczywiście dowiemy. No i mamy, słuchajcie, więc mamy tak. 0313 to jest błąd, wykryta przerwa zapłonu niskim poziomie paliwa. No oczywiście, jeżeli jest za niski poziom paliwa, może nie poziom paliwa, jak poziom tego ciśnienia paliwa na listwie paliwowej, wtryskiwaczy, jest to silnik benzynowy, no to w ten czas wiadomo, że jeżeli to paliwo będzie źle wtryskiwane, będzie również wypadanie zapłonu, bo te dawki będą zupełnie zaburzone. I otóż tutaj jest sytuacja w ten sposób wyglądająca, że pojawił się błąd, ciśnienie za niskie na szynie paliwowej, czyli może być problem z filtra, może być problem z lejącego któregoś wtrysku, no i oczywiście z samej uszkodzonej pompki. Dobrze, w takim układzie co ja będę w tym momencie robił? Nie będę kasował błędu, tak jak widzicie. Wychodzę sobie z tego. I w tym momencie zrobię sobie coś takiego, jak w usługach serwisowych dysponujemy czymś takim, jak przywracanie wartości wyuczonych, które siedzą pod zagadnieniem ukrytym jak przepustnica. Więc resetując przepustnicę, jednocześnie nadajemy silnikowi taki rozkaz, żeby ponownie przyuczył sobie wartości wszystkie. Mamy adaptację przepustnicy, więc w tym momencie co będę robił, to widzicie na bieżąco. Nic tutaj nie mam do ukrycia. Mamy Citroena. Oczywiście może się równie dobrze okazać, że problem jest faktycznie gdzieś w czymś z trzech rzeczy, wtryski. Może być i również czujnik któryś uszkodzony, ciśnienia paliwa, no w sumie jest tylko jeden i on to paliwo za niskie monitoruje, aczkolwiek uszkodzenie czujnika, wierzcie mi, że to jest kilka procent względem reszty, która może się wydarzyć w układzie paliwowym. Tak to właśnie wygląda. No i dobra, przechodzimy dalej. Dobra, rozpoznał. Rozpoznany prawidłowo, przechodzimy sobie dalej. Moduł sterujący silnikiem. No i teraz tak, będziemy się musieli zastosować do procedur, które nam narzuca sterownik.
a jednocześnie daje wskazówki, co my mamy zrobić. Także jeżeli będziemy tego tylko słuchali, czy tabliczka tak odpowiada? Tak, oczywiście, chłopie, nie wziąłeś tego z kosmosu. Funkcje specjalne, przechodzimy. Funkcje napraw. Inicjacja automatyczna, adaptacyjna, która nas interesuje. Więc tak, i tu już mamy w procedurze oczywiście przed uruchomieniem procedury, że silnik ma być przez 10 minut wyłączony, bo tam chodzi o to, żeby te klapy wszystkie nie pracowały sobie. Wszystkie silniczki, które są tylko krokowe, żeby były po prostu powygaszane. Więc przechodzimy do procedury dalej. Należy wyłączyć zapłon i poczekać 15 sekund, więc tak robimy. Wyłączamy zapłon. On sobie odlicza czas, którego niestety nie przeskoczymy. Kurczę, ekran mi bardzo drży. Zmarzłem jak szlak, ale tu się myślę, że o to nie będziecie gniewali. No i według procedur załączamy zapłon. Czekamy. Muszę przechodzić dalej, bo on rozpoznaje go. No i musimy ponownie wyłączyć zapłon. No to są wartości, które są przez niego resetowane. On sobie, tak jak słyszeliście, nie wiem czy było słychać, wysterował sobie pompkę. Ponownie on sobie wyłączył, czyli sprawdził sobie, jakie ciśnienie faktycznie jest na listwie paliwowej. Zapłon włączyłem. I co on kazał zrobić? Uruchomić silnik. No i proszę bardzo. Kontrolka pogasła, nie ma żadnych błędów i usterek. Tak to właśnie wygląda. Jest tylko w tym momencie informacja, że jest niski poziom paliwa. Ta-da-da! No i zobaczcie, ktoś wymieniłby sobie już komputer. Ktoś wymieniłby układ paliwowy, wymienił wtryskiwacze, wymienił cewki. I dalej by problem nie zniknął. Także pamiętajcie, jak macie jakieś problemy, śmiało, spokojnie możecie pisać na kanale. Ja staram się Wam pomagać. Także już wiecie, usterka nie zawsze pochodzi faktycznie z usterki, tylko tak jak w tym przypadku akurat pojawiła się, kurczę, paliwa jest bardzo mało, daje nam informację. Może się okazać, że usterka powstała wskutek złego paliwa, złej jakości paliwa. Coś, jakiś parametr poszedł nie tak, złe parametry zostały zapisane, przez co nasz sterownik silnika wyrzuci nam błąd, co wcale nie świadczy o tym, że jest coś uszkodzone, tak jak w tym przypadku. Listwa paliwowa ma prawidłowe ciśnienie, faktycznie takie, jakie być powinno, bo on sobie zaadaptował i wszystko jest git jak należy. Także jak macie problemy, piszcie, będę się starał pomagać co tylko mogę i nie dajcie się naciągać na koszty, bo widzicie, czasem kilkoma ruchami procedury testera można przywrócić wartości i silniczek. Pracuje jak należy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. A w tym momencie pokazówka dla tych, którzy nie wierzą, że to faktycznie działa. Zobaczcie. Po samych kilometrach widać, że ten pojazd się przemieszczał. Tak jak w tym momencie się przemieszcza. Trzymaj dalej, nagrywaj. I zobaczcie, jedziemy w terenie zabudowanym. Kontrolka silnika zgasła. Wszystko jak książka pisze. Nie ma błędów, możemy przyspieszyć. Jesteśmy poza terenem, zobaczcie, nie dzieje się nic, zero błędów, nie ma niczego, kontrolki są pogaszone, wszystko jak przysłowiowo książka pisze, jak jeszcze raz mówię. Dobra, także jak macie problemy tradycyjnie, trzymajcie się, piszcie, mniej problemów i do zobaczenia, hej. Aha, słuchajcie, jest jeden temat, musiałem Was niestety zatrzymać, bo jest to bardzo ważna i cenna informacja. Więc ci, co wytrwali do końca filmu i jeszcze w tym momencie dalej to oglądają, to tą informację otrzymają. Otóż po wykonaniu takiej procedury adaptacji i uruchomieniu tego silnika już pierwszy raz po zrobieniu wyresetowania, pamiętajcie o tym, że silnik należy zostawić
na biegu jałowym, aż uzyska temperaturę 90 stopni. Wtedy zakończy się proces tak jakby zapisywania wszystkich tych parametrów silnika biegu jałowego, po czym należy przejechać się takim pojazdem na biegach 3-4, uzyskać momenty wysokie takie, żeby nasza turbina, bo jest to silnik turbo doładowany, żeby turbina po prostu również została zaadoptowana, bo jak wiecie bardzo dobrze, on się będzie musiał wyuczyć, przyuczyć nowych wartości, także my musimy ten moment obrotowy turbiny uzyskać również na trzecim, czwartym biegu, także dopiero później po takim zabiegu możecie silnik zgasić. Także zapalamy samochód, uzyskujemy 90 stopni, siadamy, przejeżdżamy się 3-4, doprowadzamy do doładowania, czyli przekraczamy ten moment tych 2000 obrotów. No i po czym wracamy, jeżeli nie ma usterek, śmiało samochód się nadaje dalej do jazdy. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się.